Msza święta w kościele ojców karmelitów, medal od prezydenta, muzyka, estradowe występy i wspólny obiad czekały na jubilatów z gminy Pizno obchodzących 50-lecie małżeństwa. 18 par małżeńskich świętowanie rozpoczęło od mszy świętej. Po Eucharystii na pamiątkę każdy z małżonków otrzymał kopię cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. W drodze do Domu Kultury w Piźnie jubilatom towarzyszyła Kapela Ludowa Piźnianie. Dzień jest dla nas wszystkim dniem wyjątkowym. W naszej gminie jest on zarezerwowany na uroczystość jubileuszu 50-lecia poczęcia par małżeńskich. Wszystkie pary, które przeżyły wspólnie 50 lat, otrzymają okolicznościowe medale. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które są przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przy stole była okazja, by podzielić się receptą na długie, dobre małżeństwo. Trzeba troszkę zgody, miłości i już jest wszystko. I zrozumienia. Jedno drugie musi słuchać zawsze. I jedno drugie kierować i żyć kierunek. Wspólne zaufanie to jest najważniejsze. Miłość, no i zrozumienie, bo jak nie będzie zrozumienia, zaufania, to nie będzie nic. A miłość, wiadomo, że jak nie ma miłości, to nie ma nic. No też, miłość, zgoda. Trzeba zobaczyć czasem jedno, gdzie mnie tam coś zajdzie. No i najważniejsza zgoda. Zgoda, miłość. To jest najważniejsze. Zgoda, miłość i zdrowie. Było jak było. No i jakby mogli, to my radzili. Dzielili ze słowami. Wszystko. Ja zawsze mówię, że
jak to jest najdłuższy. Jubilaci wspominali też okoliczności, w jakich się poznali. Nie w Krakowie my się poznali. W pracy, ja w pracy i jak zwykle młodzi. Mamy chwilę chodzili za sobą. Decyzja zapadła. Po robocie normalnie my się spotykali i do kina myśli. No i ja w Krakowie na piątek czy gdzieś posiedzieć, porozmawiać. No i on poszedł do Polska, a dopiero we wojsku mi się wie pobrali. Uroczystość zakończył specjalny program przygotowany przez dzieci z ochronki sióstr służebniczek.